Hej kochani, zapraszam Was dziś na kolejny film. Dziś będzie, tak jak widzicie po tytule, będę Wam pokazywać moje kalendarze adwentowe. Robię ten film razem z Szusz, podlinkuję oczywiście jej film na dole, żebyście mogli zobaczyć jej kalendarze. Z tego co wiem, ma ich troszeczkę mniej. Ja ich mam dużo, ponieważ też część dostałam, więc to wszystko Wam będę opisywać, skąd je mam, dlaczego je mam, dlaczego je kupiłam, dlaczego je dostałam i tak dalej, więc wszystko Wam tutaj w tym filmie powiem. Natomiast ja robię ten film po to, że jeżeli ktoś z Was będzie chciał jeszcze sobie taki kalendarz zamówić, kupić, to podam Wam wszystkie linki, które znajdę na dole. Postaram się znaleźć te kalendarze, a jak nie, to jakieś równie fajne. Większość zamawiałam sobie z Niemiec i robiłam zamówienie już, słuchajcie, 31 października. Dokładnie wtedy w naszą rocznicę siedzieliśmy z Darkiem, pamiętam, i szukaliśmy kalendarzy, które będziemy mogli otwierać na łobuzach w naszym Vlogmas. Także jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, co jest w tych kalendarzach, to będę Was odsyłać na łobuzy. Codziennie będą się pojawiały vlogi w grudniu i tam będziemy otwierać wszystkie kalendarze. Darek też ma swoje kalendarze, takie bardziej męskie, trochę takie związane z kuchnią, natomiast moje są typowo urodowe. I te kalendarze nie bez powodu nazywają się często nie Advent Calendar, ale Beauty Calendar, ponieważ w środku mamy kosmetyki, mamy rzeczy związane z urodą, rzeczy do paznokci, czasami zdarzają się akcesoria czy jakaś biżuteria. Ja tutaj też mam taki kalendarz. Ja to tak traktuję, wiecie, czuję się troszeczkę jak mała dziewczynka, która otwiera właśnie kalendarz, ale mam fajną zawartość, bo mam kosmetyki. I tak jak w zeszłym roku tych kalendarzy jeszcze nie było tak dużo i wiecie, jak jakaś firma robiła kalendarz, to było wow. W tym roku pojawiło się ich naprawdę dużo i każda ogarnięta marka zrobiła już swój kalendarz. Marki takie jak Maybelline na przykład w Stanach zrobiły właśnie takie wielkie kalendarze i zastanawiałam się na przykład, czy taki kalendarz kupić, ale stwierdziłam, jak spojrzałam tak jednym okiem na zawartość, to stwierdziłam, że nie, ponieważ są tam kosmetyki, które normalnie dostanę w perfumerii, są tam tusze do rzęs, takie jakieś błyszczyki i tak dalej, więc jakoś nie skusiłam się akurat na ten kalendarz i był dosyć drogi, z tego co pamiętam, właśnie był dostępny w Niemczech. Były też kalendarze bardzo drogie, patrzyłam właśnie na brytyjskim Amazonie, różne brytyjskie marki, naprawdę niezłe kalendarze w bardzo, bardzo wysokich cenach, takie naprawdę, wiecie, po 200-300 funtów. Jeden kalendarz jeszcze do mnie leci, będę Wam go pokazywać już we vlogach, ponieważ już teraz nie zdążę, wrzucam ten film jeszcze zanim do mnie przyleciał ten kalendarz. Będzie to kalendarz z The Body Shopu, przysłany mi z Anglii. Wszystko Wam powiem dokładnie, jak już do mnie przyjdzie, skąd go mam, dostałam, dlaczego go dostałam, od kogo go dostałam i tak dalej. Będą też informacje dla Was, ale to mówię, jak już do mnie dojdzie, bo niestety do mnie nie przyszedł przed tym filmem. Ale wszystkie kalendarze, które mam dziś, postaram się Wam opisać, co, dlaczego tak dużo, skąd je mam. Także kochani, zaczynamy. To będzie niesamowity vlogmas, coś czuję, bo tych kalendarzy jest dużo i będzie naprawdę ciekawy, żeby to otwierać. Niestety nie upolowałam kalendarza z Essie. Na niego polowałam bardzo, bardzo, bardzo chciałam kalendarz z Essie. Niestety był szybko wykupiony. Ja robię zakupy często na niemieckim Amazonie, ponieważ Polska się podłączyła teraz pod niemiecki Amazon. Możemy normalnie zamawiać na Amazon.de i rzeczy nam przychodzą bardzo szybko, bo ja dostałam moje kalendarze w 3 dni, już były tutaj w Warszawie, więc mega, mega szybka przesyłka i też nie płaciłam dużo, bo po 3-4-5 euro za przesyłkę, więc w sumie tak jakbym w Polsce kupowała. Natomiast jak zamawiam z Wielkiej Brytanii, z Amazon CO UK, co też Wam podlinkuję na dole, to wtedy przesyłka mi idzie tak do tygodnia, w zależności od jakiego sprzedawcy. Tam zawsze macie jakby wyszczególnione, kiedy ten kalendarz przyjdzie. I jak robicie właśnie zakupy na Amazonie, zwróćcie na to uwagę, szczególnie jeżeli chcecie zamówić te kalendarze przed początkiem miesiąca, żeby jeszcze zdążyć. Także wszystkie linki macie na dole. Oczywiście część kalendarzy zdarza się też w Polsce, ale są w zawrotnych cenach na Allegro. Mówię tutaj o tych takich zagranicznych kalendarzach, a część jest jeszcze w sklepach. I jak będę pamiętać ceny, to będę Wam tutaj te ceny podawać. Okej, i tak się prezentują moje kalendarze. I ten widok będziemy często oglądać na vlogach w tym roku. Jak widzicie, zajmują mi dwie aż całe komutki. Jest ich sporo, bo mam tutaj aż 9 kalendarzy. No i będziemy sobie zaraz je wszystkie omawiać. Najbardziej ucieszyłam się chyba z kalendarza z Clinique i z kalendarza z Yankee Candle i wiele z Was, jak wrzuciłam wczoraj zdjęcie, pisało mi, że właśnie byście chętnie położyły rączki na kalendarzu z Yankee Candle, ponieważ takiego jeszcze nie widziałyście. No właśnie ja też, jak tylko go zobaczyłam na niemieckim Amazonie, to go od razu zamówiłam. Niestety nie udało mi się też dorwać kalendarza z Rituals. Był od razu wykupiony online. Wiem, że gdzieś tam można kupić w Holandii, w Belgii, czy w Niemczech, wiecie, w sklepie stacjonarnym, natomiast mi się niestety to nie udało. Ale i tak cieszę się, że mam tak dużo tych kalendarzy. Zobaczycie, że zawartość jest całkiem ciekawa. No i nie są to tylko kosmetyki do makijażu. Także zaczynamy. No i oczywiście pierwszy kalendarz, który tutaj mam, to jest Yankee Candle. Jest całkiem spory. Taki jak przyszedł, wiecie, ja mówię, wow, jaki duży w ogóle. Pudełko było ogromne od tego kalendarza. Ceny niestety nie pamiętam.
Wydaje mi się, że coś około 30 euro, ale nie chcę Wam teraz kłamać. Jeżeli go znajdę, to oczywiście go podlinkuję. Kalendarz, jak widzicie, jest taki trójwymiarowy. O, i ta kokarda cały czas odpada. Będę musiała ją przykleić, żeby tutaj siedziała. Jest trójwymiarowy, jest taki spory, więc no, przepiękny prezent nawet na jakieś mikołajki. Ale myślę, że też dla każdej z nas. Nie chcę za bardzo tutaj podglądać zawartości. Tutaj pod spodem, o, pokażę Wam, jakie są... Pokażę Wam pod spodem, jakie są tutaj obrazki. Albo Votive, albo T-Light, czyli taki malutki podgrzewacz, co akurat moim zdaniem jest słabe. Myślałam, że tu będą bardziej woskie, a tu będą Votive. No tak, ale nie każdy ma z kolei kominek zapachowy, nie wiem, jakoś tego nie przemyślałam. W każdym razie, jak patrzyłam na ocenę tego kalendarza, to były dosyć słabe, więc myślę, że niektórzy ludzie mogli być zawiedzeni. Ja to przyjęłam tak, że będzie tutaj zapach na każdy dzień, będzie inny i będę sobie palić każdego dnia inny zapach, więc dlatego mam ten kalendarz. Kolejny kalendarz, który kupiłam, jest z H&M-u. Kosztował 129 zł i jest cały czas dostępny. I tutaj psuje nam się niespodzianka o tyle, że z tyłu, o tu nie będziecie, nie wiem, czy będziecie tu widzieć, ale o, tu mam bardzo mocne światło i wiecie, o, teraz będziecie widzieć. Z tyłu mamy narysowane coś w środku. Nie oglądałam tego też za bardzo, bo nie chciałam się jakby sugerować. Nie wiem natomiast, którego dnia jest co. Całkiem sporo jak na taki kalendarz, 129 zł. Natomiast musimy pamiętać o tym, że mamy tutaj 24 okienka. A jak kupujemy w H&M-ie biżuterię, no to za każdą rzecz musimy zapłacić minimum 10 zł. 10, 19, takie są ceny, więc zobaczymy, co tu będzie w środku. Podejrzewam, że tak jak w zeszłym roku, jakieś zawieszki, jakieś tam... charms, pierścionki i tak dalej o tematyce świątecznej, ale kupiłam go bardziej tak dla zabawy, żeby zobaczyć, co tu jest. I wiem, że jest też kalendarz z lakierami do paznokci, też w podobnej cenie. I dziewczyny, które pracują w H&M-ie, mówiły, że ten kalendarz z lakierami jest świetny, także jeżeli jesteście zainteresowane lakierami, to sobie kupcie. Ja w tym roku nie mam typowego takiego kalendarza z lakierami jak w zeszłym roku, ponieważ używam semilaka i byłoby to bez sensu po prostu. Kolejny kalendarz, taki duży różowy, jest z Bomb Cosmetics i zamówiłam go sobie chyba z Anglii, z tego co pamiętam, albo właśnie z Niemiec, ale postaram się podlinkować Wam i tu jak znajdę, wiecie, może część z Was jest z Anglii, albo część z Was mieszka w Niemczech i może będziecie chciały sobie go kupić. Kalendarz jest taki standardowy. Co mi się w nim nie podoba, to to, że jest słabo wykonany. Jak widzicie, tutaj już zaczęło mi coś odchodzić, cała ta tektura tak jakby trochę pęka. I ludzie narzekali, że ta zawartość wypada jakby ze swoich okienek, spada tam na dół. Tego jeszcze nie wiem, bo go nie otwierałam. Nie patrzyłam też z tyłu, jaka jest zawartość. Tutaj nie ma jakby napisane dzień po dniu, co jest. Nie ma też narysowane nic. Tutaj są tylko, wiecie, składy. Więc to naprawdę będzie zagadka. Myślę, że jakieś małe mydełka, jakieś małe bomby do kąpieli, pewnie takie rzeczy. Nie wiem, może jakaś świeczka. Zobaczymy. W każdym razie to mnie bardzo ciekawi. Bardzo chciałam kalendarz z Lasha. Słyszałam właśnie, że jest, ale nigdzie go nie widziałam. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, ale mam z Bomb Cosmetics. Kolejny kalendarz przyszedł do mnie ostatnio. Dostałam go z L'Occitane i ten właśnie dostałam. To nie był kalendarz, który kupiłam, tylko właśnie dostałam go od marki. I z tyłu mam narysowane coś w środku, w sensie są zdjęcia, ale też na nie nie patrzę. W ogóle naprawdę, ja lubię mieć niespodzianki, nie patrzę na to. Kalendarz wygląda tak. I wiecie co, ja sobie go teraz tutaj z Wami otworzę i zobaczymy sobie, jak on się otwiera, co jest w środku, bo on się tak otwiera jak książka, ale wiem, że w sklepach jeszcze jest. Przynajmniej ostatnio był, widziałam go na własne oczy. Nie pamiętam ceny, czy to było około 200 zł. W każdym razie, jak znajdę informację, to Wam podlinkuję na dole. Może gdzieś będzie dostępny w sklepie online, to też Wam wrzucę. Okej. Okay. No, nie chciałam tego zajmować, ale chyba muszę. Okej. Okay. I kalendarz wygląda tak, a w środku, o, otwieramy i mamy cały dom. Kiedyś były w książkach dla dzieci takie rysunki, różne zabawy i tak dalej, to właśnie w ten sposób. Bardzo mi się to podoba, ładnie to wygląda, ten kalendarz, także całkiem spory. No i podejrzewam po prostu, że będą tutaj różne miniaturki kosmetyków L'Occitane. Tak można podejrzewać. Będziemy otwierać. Jestem bardzo ciekawa i bardzo dziękuję marce L'Occitane za przesłanie mi. Kolejny kalendarz, który dostałam ostatni, wrzucałam Wam tam na Insta Snapa, na Insta Stories, to jest kalendarz z NYXa. Ten kalendarz dostałam w takiej przesyłce, myślę, że chyba to była przesyłka świąteczna i nie wiedziałam, co to jest, to sobie leżało, wiecie, było zapakowane i tak czekało na odpakowanie, a ja otwieram z Arkiem, mówię, słuchaj, tam jest chyba kalendarz i faktycznie otwieramy. Jest to kalendarz taki z różnymi miastami,
taki travel kalendar, można powiedzieć. Mamy tutaj Monte Carlo, Kopenhaga, Rzym, Cannes, Sztokholm, Manila i Transylwania i różne. I po prostu jest to kalendarz inspirowany właśnie różnymi miastami. Wygląda jak taka walizka, więc myślę, że to jest bardzo ciekawa rzecz. Tutaj mogą być różne fajne kolory. Ja tak pokazuję wam, wiecie co? Nie wiem, czy wam dobrze pokazuję. Pokazuję wam tak pod kątem, żeby na pewno mi tu nie prześwietliła lampa, ale o, tak dobrze widać. Także wygląda jak taka walizka. Myślę, że tu będą fajne kolory właśnie inspirowane różnymi miejscami. Mam taką nadzieję. Nie mam pojęcia, co jest w środku. Nie zaglądałam w opis. Opisy są takie znowu składy. Nie ma napisane, co jest dzień po dniu, nie ma zdjęć, więc dla mnie to jest super, będę mieć niespodziankę. Także jeszcze raz kolorowy kalendarz. Nie wiem natomiast, jaka jest cena. Jeżeli znajdę informacje, podlinkuję wam na dole. Możliwe, że jest dostępny na stronie. Także jak znajdę jakieś informacje, to wam linkuję. Następny kalendarz, bardzo duży, kupiliśmy sobie, gdy byliśmy w Mera Spa na naszej rocznicy. To był ten hotel, w którym byliśmy, w którym kupiliśmy sobie pobyt i zobaczyliśmy na recepcji właśnie te kalendarze. I właśnie zaczęłam dopytywać się pracowników, co to za kalendarze. Oni mówią, że tutaj są kosmetyki z ich spa. Byliśmy w tym spa, było bardzo fajnie, więc kupiliśmy kalendarz. Kosztował 200 albo 20 zł, albo 260. Nie chcę wam teraz skłamać, więc całkiem sporo. Mamy tutaj też z tyłu listę kosmetyków i ona też wisiała w recepcji, cała ta lista, że można było sobie wcześniej przeczytać, co jest w środku, czego się można spodziewać, żeby wiecie, później człowiek nie był oburzony, że tam jakieś małe są próbki, czy jakieś kosmetyki, które go nie interesują. Więc jest bardzo dużo kosmetyków do dbania o ciało, właśnie te wszystkie masła, które były używane w spa, czyli ta seria Amber. Jest też organik, są też kosmetyki z OPI, bo oni właśnie współpracują w tym spa. I coś tu jeszcze jest ciekawego? No to są te kosmetyki, które właśnie były używane w spa. I na koniec jest tam jakaś niespodzianka podobno, więc zobaczymy, co tu będzie. Ale kalendarz jest bardzo ciężki i wiecie co, jest pięknie zrobiony, naprawdę mi się spodobał, bo jest zrobiony z rączką, jest taki solidny, nic tu w środku nie lata, jest zafoliowany, więc idealna rzecz na prezent, jak jechaliśmy do Warszawy, wiecie, z pociągiem, z tym właśnie kalendarzem, więc szłam do mnie, wiecie, z taką walizą z kosmetykami. Jest naprawdę ciężki, on tutaj sporo waży, więc całkiem duży, ale to nie jest największy kalendarz, jaki mam. I dostałam go ostatnio w przesyłce z Douglasa, jest kalendarz Douglas. I wiem, że on jest teraz dostępny, ojejku, nie mieści się tutaj, żeby on ci nie mieści się niestety tu w kadrze. Jest naprawdę bardzo duży, to jest największy kalendarz i on tutaj będzie właśnie sobie z tyłu stał. Jest to przepiękny kalendarz, jest cały czas dostępny. Widziałam go, jak przechodziłam w galerii, że te kalendarze są do kupienia. I tutaj tak samo jak w tym kalendarzu z tego spa, mamy całą listę kosmetyków, której specjalnie nie oglądałam, bo też nie chciałam się sugerować, co tu jest, chcę mieć niespodziankę mimo wszystko, ale są tu wszelkie rzeczy, zarówno pielęgnacja, są też paznokcie, jest jakiś zapach, jest też mieszany, bo tutaj, z tego co wiem, i dla kobiet, i dla mężczyzn, tak mi się wydaje. Jest dużo kosmetyków marki Douglas. Tak wygląda, możecie sobie zrobić screena, możecie sobie rzucić okiem, możecie sobie wejść na stronę i zobaczyć spory kalendarz. Przedostatni, a ja słuchajcie, mogłabym to cały dzień wam pokazywać te kalendarze. Przedostatni kalendarz to jest kalendarz z W7, który też zamówiłam sobie na Amazonie. Nie pamiętam też ile kosztował, chyba około 20 albo euro, albo funtów, ale chyba 20. Nie, niemożliwe, funtów na pewno nie, 20 euro chyba. Albo 14 funtów, jakoś tak. No dobra, w każdym razie nie pamiętam teraz. Kalendarz taki typowo świąteczny. Te grafiki mi się bardzo kojarzą z Miss Sporty. Nie kojarzą wam się z tym? Z Miss Sporty? Albo z takimi płytami świątecznymi, co są Best Christmas, albo Best Jazz i tak dalej. Tak wygląda zawartość. O, mam tu napisane CK Darwin, bo robiliśmy wyzwanie i chłopaki mi to przykleili. Ale tak, CK Darwin. Tak wygląda w środku kalendarz. Też świetnie wykonany, powiem wam, że nie jest jakiegoś takiego taniego kartonu, jest wszystko, dobrze się trzyma. Tam kosmetyki w środku nie latają, więc to mi się podoba. Zobaczymy, co tam jest. Tutaj mam oczywiście listę, nie chcę dokładnie patrzeć, jakieś lakiery, jakieś błyszczyki. Coś tam do ust, z tego co widzę, te do ust to są takie słabo zapakowane. Ale to będziemy wszystko otwierać i przekonam się i będę starała się też robić wam jakieś słocze, czytać nazwy. Może na ustach też testować te kosmetyki, na przykład do ust. Zobaczymy. I ostatni kalendarz, z którego się najbardziej cieszę, a który mam dzięki uprzejmości klinika, bo mi go przysłali i zamówili, ściągnęli go ze Stanów. Wiem, że musieli go zamawiać, ale też wiem, że był dostępny, bo Karolina Samson wrzucała go, słuchajcie, u siebie na Instagrama i jak go zobaczyłam, to mówię, wow, nie wiedziałam, że klinik ma swój kalendarz i okazało się, słuchajcie, że mają kalendarz i specjalnie mi go przysłali i z tego, co mi się wydaje, Szusz też ma ten kalendarz i wiem, że kilka dziewczyn dostało te kalendarze, także tym kalendarzem się jaram najbardziej, ponieważ jest to fajna marka. Nie wiem, co jest w środku, nie mam pojęcia, więc to będzie zupełna niespodzianka. Tutaj są takie cukierki, to na początku wyglądało trochę jak sushi, ale to są, wiecie, to jest Lukrecja, więc to nie jest sushi, tylko właśnie cukiereczki.
24 dni screening. Nie mogę się doczekać, także jak widzicie, jest tego sporo, będzie dużo otwierania. Zapraszam na vlogi. Kochani, to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie mi na dole, który kalendarz Was najbardziej zaciekawił i które chętnie byście sobie kupiły. Dajcie mi znać, czy Wy macie jakieś kalendarze takie urodowe, czy jakieś inne w tym roku. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i koniecznie odwiedźcie Szusz na jej kanale, bo dziś też wrzuciła razem ze mną film o swoich kalendarzach i na pewno Wam trochę ciekawych rzeczy opowie. Także zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli Wam się podobało, jeżeli czekaliście na ten film, bo wiem, że dużo osób na niego czekało. No i widzimy się niedługo. Pa, pa! She's been in love once, says it was a mistake, says friends.